Siemano, siemano, słuchajcie, dzisiaj odcinek zimowy, świąteczny. Jest Daniel. Siema, Daniel. Siema, byko. Co dzisiaj będziemy robić? Zobacz, co wziąłem ze sobą. Najlepszy kask Glita, który miałem. Siema, kurde, kopela Daniel, siema, ja siema. Pierdziele. Kurde, nowa bryka ci zarosła. Nowa bryka, grzyba mi wyrosła. Jedziemy, śnieg na pitalanie. Gradzisko teraz padało. Są nie wiem, gdzie on go schować przed tobą, żebyś nie przypierdził. Co w niej, co w niej? Mam ubrać kask? Nie, czy wziąłem się. Dawaj, chodź. Chodź, ja ci pokażę. Pokaż. Dawaj, się robi. O Jezu, patrz. Fiat. To jest sąsiad, będzie zadowolony. O Jezu, to kurde, nie pojadę. No. Nie widziałeś? Nie, a ty. No co będziemy dzisiaj robić? Nie wiem, trzeba coś porobić. Słuchaj, a coś byś kupił ode mnie może? No, o, chcesz coś, kurwa, za chuja. Chcesz coś kupić? Ale ty, jutro Wigilia, nie? Kurde. Ty, taki dobry samochód masz, no tak zasuwa, nie wywalimy się? Nie wiem, się okaże. Będę na to dowody, jakby co. Kurde, ślizgo chyba, co? Nie. Nie? Pomówienie. A powiedz, co to jest za samochód? Tym razem? Czarny. Czarny, a jak się nazywa? Nie, nie znam. Fajna kierownica. Nie, to Mercedes jest. Coś. Nie, jednak kurde. Ty kochasz te Mercedesy. No to już stary jest. Stary, aha. Coś on gada. Nie, ja mam dopiero. Przekroczyłeś prędkość chyba. Się cieszy, że mnie widzi Mercedes. Halo Mercedes, siema Mercedes. No, już ci odpowie. Ale głupoty gadaj. Ale tu wypadek był dzisiaj rano, nie? I zamówiła. No naprawdę, straż pożarna przyjechała, tutaj się skasowali, nie? No naprawdę, wyskitu ci mówię. No, najlepszy odcinek. A Sławasa nie wziąłeś ze sobą? Patrz, kurde, zapomniałem. O Sławasie? Zapomniałem. A masz do niego telefon? Miałem. Miałeś gdzieś. Zapisany na chusteczce, na baloniku, na kondonie. No, ale ty jesteś model, nie? Sławasa, wiecie co? Powiem wam, że Daniel zawsze numery telefonów kolegów zapisuje na kondonach, nie? Nie wiem dlaczego. Jedziemy, nie wiem gdzie jeszcze nawet, ale jedziemy. Będziemy upalać jakiś sprzęt, ale jaki to nie wiem. Drogowcy tam napitalają już, nie? A ile ten Mercedes wyciągnie, Daniel? Dzisiaj niewiele. Dzisiaj niewiele, nie? A tak w ogóle? Nie wiem, stówę pewnie pójdzie. No to tak jak mój KTM. Jak twój KTM. No nie, mój kurwa to nie. Więcej szedł, nie? Ale fajna kierowniczka. Taka sportowa, nie? A w ogóle jak się nazywa ten Mercedes? Gielce. Ma jakąś nazwę? GC? Gielce. Gielce Coupe. O, tu jest ślizgo, panie. Tu jest już na pewno. Nie. Drogowcy tutaj, kurde, zadziałali naszymi tymi oponami. Masz jakiś fajny plac, to bączki porobimy. Plac? No. Na stacji benzynowej. A asfaltowy chciałeś? Nie. A tu na skrzyżowaniu jest taki, wiesz, takie trochę większe. O kurde. O tu, ABS-y poszły. Tu jest ślizgo, tu jest wyślizgane na pewno. O, no koniecznie chcesz mu w tył wjechać. Popatrz, już to straż pożarna czeka, no. Tylko wciągarki wyciągną i pozwijają sprzęty. I od razu ci naprawią go. Tu patrz, można bączka walnąć. Chyba kładem twoim. No mój. Mam ubrać kask? No Daniel, to jest wariat, nie? Na takie rzeczy samochodowe. Ja auto to się nie nadaje chyba.
Ja? Nadaje się! Ty, no zajebiście! No bączka robić, tylko uważaj na te słupy, lampy i te instrybutory. Robi. O Jezu, patrz! Fiata Multiple, kurde, byś zahaczył. Robi bączki! Będę na krawężniki. Punkty masz jakieś już karne, czy nie? Zobaczymy, co kładem zrobisz. Jedziemy. A jakim chcesz pojeździć kładem? Czterokołowym. Czterokołowym. Ale może byś coś kupił ode mnie, ty. Co? Daniel, nie wiem. Może tego kłada byś kupił? Może. Nie wiem, czy wziąłem siano. Ale on niedrogi jest. Tak. No. Ale mimo to trzeba mieć siano. A najwyżej przelew możesz zrobić zawsze, nie? Wiesz co, ja bym posła Wasa chyba zadzwonił, wiesz? Dopiero teraz? No. Myślałem, że już dzwoniłeś i że już tu jest. Dzwoniłem, ale ma wyłączony telefon. Na pewno choinkę się ubiera. Albo on się za zajączka przebrał, wiesz? To jest sąsiad, będzie zadowolony. No, jeszcze nie mógł doczekać, kiedy cię spotkał. Zjebałeś mu właśnie święta. Pewnie, najlepiej w lampę, nie? Tu krawężnik jest. Jest tam krawężnik? No jest. Co? No, weź tam trochę do przodu, bo tu wiesz, jak łada dostaniesz, to wiesz. Nie jadę dzisiaj, się wstydzę. No, ale czego się wstydzisz? Jeździć kładem. Nie ma tu krawężnika, co dopiero. Jest krawężnik, tam. Gdzie? Są nie wiem, gdzie on go schować przed tobą, żebyś nie przypierdzielił. A tu cofnij. Jaka kamera cofania fajna. Patrzysz na nim zawsze? No, czekam aż ciebie pokażą w telewizji. Daniel, jak się z tobą spotkam, to są najlepsze chwile. Szkoda, że Leona nie ma. No niestety, nie. Daniel, zobacz. Zobacz, już specjalnie ubrudzony dla ciebie. Możesz zrobić pierwsze odpalenie. Nie namówisz. Jak to ja ci nie namówię? Daniel. To ci... Zobacz, fajny śnieg pada za oknem. Dalej, odpalaj. No odpalaj go, ty. Pierwsze odpalenie Daniela. Ja nie umiem. Jak nie umiem? Masz kluczyki są. Kluczyk. Zapali? Nie, no pierw musisz przekręcić. Ty, prąd ma. I pali się tu, tym szarym guzikiem. Nie trzeba go zatrzymać, albo... Łuku. No dłużej. Ja specjalnie dla ciebie kask wziąłem, Daniel, zobacz. Nie ja. Lita, mój najlepszy. Nie, bo nie zajdę z niego, kurwa, będę tu kręcił. Tak. Pojadę szukać tych reniferów, kurwa, i tego Mikołaja. To jest odcinek świąteczny, nie? Że wiesz, to trzeba teraz coś pokazać, nie? Dawaj, jedź. Nie, no ty jedź. Nie, no, nie. Czekaj, no musi się nagrywać, nie? Bo to jest stary filmik, nie? Musi... No. No i co Daniel nam pokaże, nie? No ja jestem ciekawy, co tutaj pokaże. Niech siada. Ja go namówię, na pewno coś pokaże, nie? Ten odcinek będzie naprawdę bardzo długi. Zachowanie raptorem. Piękny raptor.
panie, fajny masz kapturek, wiesz? To co, po słowata już dzwoniłeś? Nie. Jeszcze nie? Rozładował mi się telefon. Nie znalazłeś tej prezerwatywy. Rozładował mi się telefon, mi się rozładował. No naprawdę, powiem wam, jest petarda. Świąteczny odcinek, siada, jakie siadaj, ty siadaj. Nie, no nie. No to dobra, to ja kawałek, nie? Daniel! Nie jadę. Dawaj! Dawaj, chodź! Chodź, ja ci pokażę! Pokaż! Dawaj! Siadaj, pokaż! Nie, no usiądź sobie! Nie, nie jadę! Nie jadę! No dawaj! Nie! Dam ci cukierka! Nie jadę! No chodź! No nie jadę! No, no przejedź się! No taki surprise na ten! No, no, nie Geszenk jadę! Na święta! Nie jadę! Zapnij się ładnie! No! Dawaj, siadaj! Zapnę, nie jadę. Dawaj, no kurde, Daniel nie chce jechać, chłopaki, no nic wam nie poradzę na to. Miał być super odcinek specjalny, a wyszło jak zwykle. Ustań na środku, tylko u ciebie będę robił bączkę. Nie rozjedziesz, ty kurde. Nie rozjadę cię, ustań tu, na środku, tu.
się zmęczyłeś tej dziadek. Zajebiście jest po prostu, nie ma to jak kład Raptor 700. Pierdolony. Mocne to było. Przejęty rolą, nie? No słuchaj, no bo to trzeba, wiesz, to trzeba jechać, nie? No, bo jeździć to trzeba umieć. Jeździć to trzeba umieć, ale i tak jesteś pyda, wiesz? Bo żeś się nie przejechał, świątecznego odcinka żeś nie nakręcił. Nie. To usiądź chociaż, nie, zobaczę, nie. Jak ty wyglądasz na nim. No ty kurwa. Ty może, ty jakbyś chciał kupować, ty, cztery dychy jest twój. Dobra. Euro. Biera. Bierzesz? Bierę. Daniel, bierę. To co, złożymy życzenia widzom? No jasne. Słuchajcie, spokojnych, wesołych świąt, bezpiecznego upalania, paliwa za darmo i... Chyba staniało właśnie nawet. Staniało nawet. I spełnienia marzeń. Pamiętajcie, jak nie macie sprzętu swojego, to zawsze można Blacka pooglądać i też będziecie mieli to w duszy, w sercu. No ja tak zawsze robiłem, jak nie miałem sprzętu, oglądałem, patrzyłem, marzyłem o tym spełnienia marzeń. Nara, hej, życzenia zajebiste złożyłem, no, nie? No, Blacku, jesteś zajebisty. Potrafisz, kurwa, ekipę zmotywować, nie? Zamiast powiedzieć, żeby Gwiazdor im sprzęty poprzywoził, to im powiedziałeś, że mają na ciebie popatrzeć, dobra, ze starej chuju. To mała korekta. Niech wam Gwiazdor poprzynosi te sprzęty. Tak, niech wam Gwiazdor poprzynosi, żebyście mogli pokazać temu staremu rojowi, jak się jeździ. Tak jest. Musicie mi pokazać, jak się jeździ. I wysyłajcie filmiki, jak się uczycie jej. Jakie macie postępy. Tak jest. To jeszcze raz, Daniel, teraz wam pożyczę. Najlepszego. Hey, yo. Zawsze to wygląda, że bałwan teraz. Co robiłeś? Pajacyki. Nie, pajacyka nagrywamy. Daniel, ostatnie pytanie dla ciebie. Kiedy kupujesz tego KTM-a? Pajacyka nagrywamy. Zajebiście, dzięki, Daniel.